Siemaneczko, z tej strony Miłosz, witam was w pierwszym odcinku z serii The Hunter Call of the Wild. Wcielamy się oczywiście w tej grze pana myśliwego, czy tam w panią myśliwą, która poluje po prostu po zakątkach właśnie naszych rezerwatów, więc może bez zbędnego przedłużania. Ja tu ogólnie mam coś tutaj, jakieś chyba konto, ale to chyba i tylko i wyłącznie było do sprawdzenia opcji ustawień graficznych, dlatego ja sobie po prostu tutaj kliknę nową grę. Usuniemy wszystkie podstępy i co? Nie chcę takiej postaci. Takiej też nie. O, Remy Warren. Bardzo dość raczej w polowaniach dość znana osoba. Też zasłynął z kilku programów telewizyjnych. Czy tam chyba seriali jakieś? On chyba tam dalej do tej pory nagrywa te seriale, czy tam te filmy. Nie pamiętam dokładnie. Musiałbym sobie przypomnieć. No, ale wiem, że to bardzo fajny człowiek i obserwuję go sobie na Instagramie. Człowiek, który żyje w lesie, tak. Tak jak nawet ma teraz, patrzę sobie z ciekawości na jego Instagrama. TV host, guide, writer i nomad. I żyje tylko z upolowanego mięsa. To jest coś kozackiego. O, Doc, proszę bardzo. To on już powinien być stary, jeszcze starszy, jeszcze z klasika przeszło, panie. A więc jesteśmy na mapie Layton Lake District. No i co, mamy naszego zaaktualizowanego Hunter Mate'a, który wygląda o niebo lepiej. Od Hunter Mate z klasika. No ale nie ma co obwiniać klasika. Klasik jest starą grą, tak? Ogólnie tę grę mam strasznie za głośno. Muszę sobie ją trochę ściszyć. W sensie, no nie wiem, mam te dialogi strasznie głośno. No to po prostu coś mi się zbugowało, bo mam bardzo ściszone, więc powinno być cicho. Dobra, mamy pierwszą misję od naszego doka. Wytrop, uwoluj i zbierz swoją pierwszą zwierzynę. Ja już tą zwierzynę widzę przed nami. Dlatego co? Nie ma chyba raczej co szukać tropu. Wystarczy po prostu, że ją ustrzelimy chyba. Z tego co pamiętam, jeszcze jak grałem Kotwa 3 lata temu, no to chyba jest Ranger 243 sztucer, albo ta 223, nie pamiętam. Czekajcie, ja muszę to ogarnąć w ogóle, jak to się funkcjonuje w tej grze, czym tutaj się kurde kładzie i czym się wstrzymuje oddech. Dobra, strzał myślę jak najbardziej fajny. Ogólnie ten samoczek jest na tyle nudny, głupi, że nieważne gdzie strzelicie chyba tę zwierzynę, to ona tak czy siak upadnie i będzie miała zaliczone trafienie w płuca, tak? Zaraz sobie zobaczymy, przebiegniemy się tutaj do niej. Gdzie ona powinna paść? No co, gdzie jest ten trop? O, aha, organ żywotny, to już widać. Duża plama krwi. Ona gdzieś powinna leżeć tutaj. On, to mulak. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. If an animal hears you approaching, you better believe it'll turn tail and run. Or worse. Na hirszu ten zwierzę szybciej padło. Tam strzelaliśmy do sarny, a tutaj strzelamy do białaka. Tutaj strzelamy do mulaka. Ten mulak trochę sobie przebiegł. Proszę bardzo, mamy naszego mulaka. Samiczkę. No i tak jak mówiłem, prawo płuca, nie? Więc no cóż, dobra, to taki po prostu sołmoczek, żeby oddać po prostu strzał. I nieco z tymi przypisanymi klawiszami się zapoznać, nie? Nasz kolejny quest. Jaki to będzie quest? Sołmoczek punktów obserwacyjnych. Aha, dobra, czyli musimy dać się na tą wieżę, która jest przed nami. I co? My się na nią przebiegniemy, bo... Dobra. Nie lubię, jak ten dog mnie zagłusza. Serio. Nie wiem, jak wyłączyć te dialogi. W sensie mógłbym je wyłączyć w ogóle, ale no to trochę tak... Słabiutko, bardzo słabiutko. Czekajcie, gdzie teraz to wierzę. Do dog mówi jak do debila. Serio. Przejdźmy się te 360 metrów na tą wieżę obserwacyjną. Ja nie zamierzam iść powoli. No bo to jest quest, to jest quest. To jest taki bardziej, bym powiedział, sałmoczek tak naprawdę. Żadnego jeszcze tutaj polowania pełnoprawnego nie odbyliśmy. Na razie wydaje mi się, że w tym momencie przechodzimy taki sobie
Sałmoczek. Sałmoczek, tak, wprowadzający nas tutaj. Całe realia gry The Hunter Cold. Call of the Wild, nie? Przejdźmy sobie od razu tędy. Mamy naszą wieżę obserwacyjną. Tu pewnie gdzieś króliki sobie. O, tutaj mamy królika, jak sami widzicie. Sobie na nas patrzy. Nie patrzy na nas. No, ale mamy tutaj te króliczki sobie. Nie mamy w sumie z czego do nich strzelić. Chyba, że można z tego rewolweru, ale nie mam pojęcia. Wiatr jest na naszą korzyść. Wiecie co, nie będę strzelać po prostu do tych zwierząt, bo chyba nawet nie ma sensu. No chyba, że ja mogę strzelać z broni krótkiej. Więc być małej i średniej zwierzyny. No dobra. Nie no, strzelmy sobie przykładowo, powiedzmy, strzelimy sobie z tego pistoletu, postaramy sobie strzelić. Zobaczymy, czy mi się uda. No taką odległość. Dobra, trafiłem tego zająca z tego rewolweru. Mam nadzieję w ogóle, że mi to zaliczy. O, proszę bardzo, jaka fajna animacja ładowania rewolweru. Bardzo mi się to podoba. Co innego jest klasyku od razu wyrzuca cały ten bębenek z amunicją i wkłada nowy, nie? Nieważne, ile wystrzelisz pocisków, zawsze będzie wyrzucać cały. Proszę bardzo, nasz upolowany króliczek. Króliczek może to i nie jest, to jest raczej zając. Bijało go nowy. Dwa płucka, bardzo ładnie. Dobra, zatwierdź. Przejdźmy się wreszcie na tą wieżę. Nie będziemy tutaj obijać i tracić trochę czasu. O kurde, tutaj są jeszcze te króliki. Przecież to ja mogę chyba teraz sobie już nawet ekspić na nich. W sumie lepiej dla nas, bo będziemy mogli sobie szybciej zarobić, tak? To moje jest, czy mi się wydaje? Chyba nie trafiłem w ogóle nawet. Łooo, kolego. Dobra, to teraz zabawiłem się w rewolwerowca jakiegoś. Ten musiał paść. Już nie ma co strzelać do tych królików. Tam jeden w ogóle się chyba zbugował, jak sami widzicie. O, odbugował się. Chyba głową był w teksturze, tak mi się wydawało. Dobra, mamy drugiego królika. Dla nas to jest hajsik. Więc totalnie fajnie. Kolejny zając białogonowy. No i trafiony w ciało. Wybiliśmy drugi poziom. Powoli do przodu. O, kolejny tutaj leży nasz zając. Bierzemy sobie go. Ogólnie gdzie to się patrzyło, czy to są jakieś diamenty i tak dalej, ale to nie ma żadnej klasyfikacji w ogóle. Na razie, chyba dla tej zwierzyny. Więc nawet nie będę zwracać na to na razie uwagi. Dopiero jak rozpoczniemy pełnoprawne polowanie w kotwie, no to wtedy pomyślimy sobie o strzelaniu jakichś unikatów, co nie? W kotwie ogólnie to nieco lepiej wygląda niż w klasiku. No ale no nie ma co obwiniać tutaj klasika, klasik jest starą grą. Klasik wyszedł bodajże w 2009 roku, z tego co pamiętam, więc no kurde bele. Zapomniałem, że w tej grze w ogóle można skakać, to jest też fajne ułatwienie. Więc totalnie fajnie. I'll send the coordinates. Okej, my tych koordynatów nie potrzebujemy, więc udamy się od razu na tą wieżę obserwacyjną. Trochę sobie tego terenu zobaczymy. Być może zobaczymy coś jeszcze z tej wieży obserwacyjnej. Wydaje mi się, że powinniśmy. Ogólnie grałem wcześniej też na tej mapce, tak z ciekawości. Chciałem sobie zobaczyć, jak ta mapa wygląda, jak kupiłem kotwa. Powiem wam, że całkiem fajna. I ten Layton Lake District straszliwie mi się podoba. Ale też bardzo lubię mapę właśnie Hirschfelden, tak? Hirschfelden też jest całkiem niezły. I też lubię te mapy. Może będziemy sobie skakiwać po tych schodkach. To będziemy trochę szybciej na tej górze. Czemu by nie? Proszę bardzo, jesteśmy na górze. Nic, ja mam widoshi. Możemy wejść do środka? Właśnie, możemy wejść do środka. Zajebiście. Co my tutaj mamy? Dream Lodge. Aha, rozumiem. To jest ogólnie sala trofeum. Możemy sobie kupić, patrzcie, mamy piecyk. A już myślałem, że można piecyka użyć, serio. Totalnie. Tak by patrzy, co nie? Myślałem, że można użyć piecyka, bo tam zwierzak się jakiś odezwał. No i mogłem zobaczyć jego odgłos, nie? Co my tutaj mamy? Dangerous Cliffs Ahead. Dokładnie. Dobra, to nas nie interesuje, to tak naprawdę nic nas nie interesuje tej wieży. Kurde bela.
Zamknij drzwi za sobą. Interesuje nas tylko i wyłącznie to. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Valmont's not only where Hope set up camp. It's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Dobra, Doc, niech tutaj czasami mówisz. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or, why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Dobra. No kurde! Masakra! Ile on nawija? Ja nie wiem w ogóle, zapewne te odgłosy, te dialogi mi przygłuszają strasznie. I co? No nie wiem, te ściszenie gry nie pomaga, będę musiał coś porobić chyba w opcjach Windowsa. Gdzie my teraz musimy siadać? Nie patrzyłem. Samomoczek schroniska, dobra. Czyli udajemy się do schroniska. I z tego schroniska myślę, że zacznie się już pełnoprawna gra, tak? Pełnoprawne polowanie. Schronisko mamy tutaj, tak? To jest schronisko i tutaj mamy schronisko, dobra. Wybierzmy się do tego, ja sobie to schronisko zaznaczę. I co, przyjdziemy się tutaj. Dalej ten zając biało-ogonowy się nazywa. Czy możemy otworzyć tą toaletę? Dobra, myślałem, że możemy. Z ciekawości sobie zajrzę. Kojad nam się nazywał. Czy my w ogóle mamy jakieś wabiki na kojoty? Zobaczymy sobie z ciekawości. Mamy chyba... To jest chyba wabik na kojotę, tak bynajmniej to wygląda. No wabik na kojotę. Czekajcie, pod piątką co mamy? Wabik na sarnę. Albo wabik na mulaka, czyli wydaje mi się, że to jest wabik właśnie na... naszego kojota, tylko muszę sobie sprawdzić. Z ciekawości. Kojot i lis rudy, tak, dobra. Użyjemy sobie tego wabika tutaj. Może nam ten kojot się tutaj zwabi do nas. O, mamy tego kojota. Całkiem fajny, idzie w naszym kierunku. Damy mu podejść nieco bliżej. Żeby miał takie większe szanse na trafienie go w jakikolwiek organ żywotny. Będziemy starać celować się w serce. O, teraz mamy fajną... Teraz mamy fajną pozycję. O, już niestety nie. Wtedy jak zatrzymał się w miejscu, mieliśmy bardzo fajną okazję na oddanie strzału właśnie w okolice jego serca. Ale jeśli byśmy spróbowali, wtedy byśmy trafili w ciało, więc to też jest trochę takie ryzyko. Jeszcze raz sobie go złamię pod siódemką, to było pod siódemką. Dobra, niech ten koń do nas podejdzie. Take a deep breath to steady your aim. No i mamy go. Bardzo ładny strzał. Czego kojota zmiotło z planszy. Czekajcie, jak to się wstaje? Aha, kontrolem się wstaje. Myślałem, że trzeba spację nacisnąć, żeby móc wstać z kucnięcia, z postawy kucnięcia. Dobra, deszcz przestał padać. Ja sobie szybko podniosłem tutaj tego kojota. Wydaje mi się, że dostał w serce. Tak bynajmniej to wyglądało. Samica. Co dostała? Ciało, lewe płuco, lewa łopatka. Aha, czyli nie było serca. No ale tam mało brakowało, dosłownie nad serduchem trafiliśmy. Czyli będę wiedzieć na przyszłość, żeby po prostu w kojota tam nieco niżej celować. I następnym razem będzie serce, więc... Mamy też tu tropy jakiegoś tutaj zwierzaka i to jest trop niedźwiedzia. Niedźwiedź czarny, biegnie kusem. Siódemka! Siódemka to oznacza chyba klasyfikację z tego co pamiętam niedźwiedzi. I nie pamiętam czy ósemka czy dziewiątka to były te najlepsze. Te już bardziej podchodzące pod diament, więc... ale nie odzywam się, dawno nie grałem w kotwa, więc... nie odzywam się na razie. Dopiero w późniejszym czasie, jak trochę się zapoznam z tą grą, to wtedy sobie będziemy mogli na coś takiego zapolować. Zresztą ja tą raczej 243, o ile się nie mylę, nic bym raczej nie zrobił temu niedźwiedziowi, więc... więc totalnie bez sensu byłoby iść i tropić tego niedźwiedzia czarnego, żeby móc oddać do niego strzał, który tak czy siak mu nic nie zrobi, więc no... wiadomo co jest pięć, panowie, co nie? Ogólnie z tego co pamiętam, jak zaczynałem grę chyba... czy były w ogóle dostępne te bronie na początku?
Nie pamiętam. Dobra, nieważne, nie udzielam się na ten temat. Wiem, że mam trochę DLC wykupionego, więc będziemy mogli od razu zacząć polować na coś konkretnego. Tam chyba też sprzęt mam jakiś też wykupiony. Więc ogólnie co bym chciał zapolować od razu? Od razu chciałbym zapolować na bernikle kanadyjskie, serio. Uwielbiam polować na ptactwo w grze właśnie The Hunter Classic, jak i The Hunter Call of the Wild. Kotwie jest nieco łatwiej polować na te ptactwo niż w klasiku. W klasiku wiadomo, te celowanie jest trochę słabsze, te bronie są trochę słabsze, no i też graficznie trochę jest słabsze. No ale Call of the Wild właśnie jest taki w miarę fajnie zrobioną grą. No wiadomo, bugi są dalej w tej grze i bugi zawsze będą, więc nie ma na co tutaj narzekać w tej grze. Dobra, ja sobie podejdę, odblokuję sobie to schronisko, chyba tutaj się chodziło. Dobra. Mamy nasze schronisko. Mamy nasze schronisko i mamy naszą chałupkę. Z ciekawości chciałem sobie zobaczyć właśnie. Zobaczmy sobie, co tu mamy. Dobra, no dobra, wchodzimy do naszego domku. Nagroda. Nowy poziom. Mamy już chyba trzeci level. Tak, trzeci level mamy już. Aha, czyli możemy nawet spać w tej grze, całkiem nieźle. Czy my możemy zmieniać godzinę właśnie typowo na jakąś godzinę 20? Tak, możemy nawet polować o północy, więc to jest całkiem niezłe. Tu mam nawet plecak jakiś. Dobra, oj, przepraszam, sam siebie przepraszam, zamknąłem drzwi. Przed swoim nosem. Podejdźmy sobie do tej skrzynki na broń, szafki na broń. Zobaczmy, co my tutaj jakiego ciekawego tutaj mamy w tej w naszej skrzynce. Well, looks like he's been having a bit of a problem lately. A więc mamy z DLC odblokowanego. Mamy odblokowany Virant 22LR Express, więc w sam raz idealnie na polowanie na jakiekolwiek nasze małe zwierzyny typu bernikle, kaczki, jak i jakieś tam zające białogonowe i tak dalej. Dobra panowie, no to co, doszliśmy do tego momentu, odblokowaliśmy schronisko, przeszliśmy cały sałmoczek sobie z kotwa. No i co panowie, to byłoby na tyle z tego odcinka. Kurde, ja już się mam dość, dość się mam już. Niech on sobie gada, ja już mam go totalnie dość, cały czas mi się wpieprza, dość mam tych podpisów tak dalej. Niech on sobie gada, ja nie potrzebuję jego żadnych porad i żadnych jakichś jego życiowych wyżaleń. Dobra panowie, dzięki wielkie za oglądanie tego tego sałmoczka. Przyszliśmy z sałmoczek całkiem fajnie, całkiem szybko wydaje mi się. No i co, no i na następnym polowaniu wyjdziemy sobie już na takie konkretne polowanie, tak? Może pójdziemy sobie na tego Hirschfelden, na tę mapę Hirschfelden i postaramy zapolować się na bernikle kanadyjskie, więc wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy co będzie w następnym odcinku, ale na pewno będzie mapa Hirschfelden. Więc panowie, ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie mojego pierwszego gameplaya z serii gramy tam w The Hunter Call of the Wild, nie wiem, po prostu The Hunter Call of the Wild, jakąś tę serię nazwę. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc dzięki wielkie za oglądanie, jeśli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, będę wam za to bardzo wdzięczny, wasze subskrypcje, jak i lajki, jak i miłe komentarze pod moimi filmami strasznie motywują mnie do dalszej pracy, więc to tyle panowie, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, miłego popołudnia.